Cześć, z tej strony moja Bogunia. Cześć. Z tej strony Maja, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. I teraz zaczynamy vlogmasiki, bo w ogóle ten vlogmas, który dzisiaj nagrywam, to jest vlogmas 7. Poprzedni był 6. I teraz, uwaga, ważne ogłoszenie. A propos kawaliady. Więc nie mogą mnie być na kawaliadzie w Krakowie. Nie, w Warszawie, sorry. Co ja wiem. Nie mogą mnie być na kawaliadzie w Warszawie, no bo po prostu ja mam problem za daleko i nie mogę po prostu... No bo ja bym bardzo chciała być tam w Warszawie, żeby wtedy była w poprzedniej kawaliadzie w Warszawie, ale po prostu miałam bardzo daleko. Nie mogłam pojechać. Ale za to będę miała kawaliadzie w Poznaniu. Więc jeśli wszystko się dobrze potoczy, jeśli wszystko się uda, to tam pojadę w czwartek i będzie bardzo fajnie. I na pewno będę w Poznaniu, bo tak, już nie ma biletów, już wszystkie się wysprzedały, ale nie chciałam wam wcześniej tego mówić, żeby nie było, że się nie wypali, że nie uda mi się ich zakupić, więc teraz mam mówi. I jeszcze gdzieś chciałam jakieś posty może. Jutro ogłoszę. I teraz tak. Będę na tej kawaliadzie czwartek w Poznaniu. No i na pewno będzie super. Na pewno wam nagram jakiś filmik. Jeśli wszystko się potoczy dobrze. O ile tak będzie, że na przykład się stanie, wiecie. Jeśli wszystko się potoczy dobrze, to będę tam z wami. Ale planuję, no bo bilet już za. Starza i wiecie, odbija mu szajba zimowa. Bierze swoją zabawkę, rzuca ją na boki, ale to ten. No i teraz wreszcie wsiądę i zaczynamy vlogmasik. A jeszcze po tej kawaliady na pewno będzie mnie można spotkać. Na pewno przejdę się tam w stronę stoiska Horse & Pony, jeśli nie znajdę, bo wiecie, to jest takie naprawdę wielkie miejsce, kawaliada. Jest bardzo dużo stoisk, bardzo, wiecie, bardzo dużo firm chce się wystawić, żeby po prostu zarobić też trochę na tej kawaliadzie. I co? I pewnie będzie mnie można spotkać też na stoisku Silwera. I w ogóle taka firma, z której jeszcze nic nie mam, to jest JD Attack i bardzo bym chciała tam się przejść. To znaczy, źle to pewnie przeczytałam, JD Attack chyba, albo Attacks, no nie wiem. Bo jak wiecie, nie mam nic z tej firmy i bardzo bym chciała coś tam sobie kupić, ale to jeszcze się dowiecie, co? I po prostu i to tyle a propos tej kawaliady, więc pewnie na stoisku Silhouette, wiecie, ja jeszcze nie wiem gdzie, ja nie mam takiego tego, po prostu będę się bardzo cieszyła, że w ogóle mogę tam być, więc na pewno będzie mnie można spotkać w czwartek, na pewno będę tam w Horse & Pony na stoisku, ale może się jeszcze właśnie przejdę do tego Silhouette'a. I co, zobaczymy. Jeszcze tam w przeddzień kawaliady wam dokładnie wszystko powiem, a teraz tak tylko informacyjnie. I dzisiejszy vlogmas to jest, słuchajcie, vlogmas, który będzie się składał z trzech części. Czekoladkę za tamten vlogmas, którego już nie zdążyłam zjeść, bo byłam w stajni z moją koleżanką z klasy Marysią. Byłam na koniach i po prostu zapomniałam wziąć kalendarza, przyznajcie. I po prostu dlatego... nie mogłam się już powstrzymać i zjadłam tą czekoladkę za 6 vlogmas, ale teraz będziecie mieli 7, 8 i jeszcze 9, żeby nadrobić straty, bo wiem, że już jest 12. Pytanie, czy dzisiaj to wstawię jeszcze? Pewnie tak. I zaczynamy! Dobra, to teraz otwieramy kalendarz Milka, więc zaczynamy. I teraz tak. 6 to już załatwiona. 7 teraz. Dobra.
Może wam tak pokażę, może wam tak otworzę, o. Siódemka. Czekajcie, o, tu jest ona. Jest, ale szybko się otworzyło. Czekajcie. Mogę tak, sorry. O, jest! Patrzcie, co mam. Bałwanka, super! Super! Więc teraz lecimy dalej. Teraz lecimy dalej. Mamy. Sorry, że tak nie po kolei poleciałam, ale mamy kolejną czekoladkę. I teraz dziewiątka. O, mamy, słuchajcie, gwiazdkę. Dobra. Dobra. Gwiazdka też już była pyszna. Więc teraz podsumowanie dzisiejszego dnia i lecimy. Mamy czekoladki. Czekoladek. Dobra. Więc teraz czekajcie, spróbuję sobie rzucić do jamy ustnej. Gdzie mi to wyleciało? Super. Ten kalendarz wygląda. Trochę już pootwieramy. Dobra. Teraz lecimy. Jemy. I spadamy do pokoju jeździeckiego. Dobra, to teraz lecimy dalej. To są foliki, jak coś. To nie jest śnieg, to są foliki. Z kalendarza. Zanim zaczniemy drugą część tego filmu, zachęcam do zasubskrybowania kanału, kto jeszcze nie subskrybuje. Zachęcam do dodania łapki w górę. I żebyście napisali jakiś fajny komentarz, nie zmuszam, ale fajnie by było, żebyście napisali, na którym stoisku wy będziecie, żebyście się mogli ze mną zobaczyć. Czy będziecie na kawaliadzie w Poznaniu, czy może gdzie indziej na kawaliadzie. No, ja już raczej nigdzie indziej nie będę, no bo to jest tylko Poznań, czwartek i tak około na 16 tam będę, więc dotrwajcie do końca i zaczynamy! To jest w ogóle też fajna szansa, bo będziecie mnie się mogli ze mną zobaczyć na żywo, ja z wami, więc lecimy, idziemy. Dobra, więc tą ścianę już znacie, jest tu zimno jak po prostu, bardzo zimno. Okej, a więc zaczynamy i teraz tak, lecimy, może najpierw zaczniemy od tego miejsca, gdzie zawsze zaczynam i co zawsze pakuję na jazdę. Więc tak, czekajcie, ja zawsze zabieram na jazdę mój kask, wspaniały z USG, bo on jest mega fajny i w ogóle on jakby nie przepuszcza, wiecie, nie przepuszcza deszczu, jak pada deszcz, a ja jestem w stajni, ale też za to nie ma jakby... czegoś takiego, że jest taki twardy i w ogóle nie przepuszcza. Nie, właśnie on chroni przed deszczem i tak jakby ma tu takie kropeczki specjalne, o, żeby przefiltrowywać powietrze, jakby żeby mi się głowa nie pociła, wiecie. I po prostu mega fajny produkt. Dalej, następne to, słuchajcie, mam po prostu multum rękawiczek jeździeckich. To jest naprawdę szał. Ja po prostu mam tyle rękawiczek. Pierwszy mój komplet rękawiczek to jest taki zimowy.
I pokażę Wam tylko te najważniejsze, nie? Komplety. No tak, taki zimowy jest. I to są takie, które dostałam od sąsiadki, bo jej córka też jeździła konno, ale naprawdę są mega ciepłe. Trochę są śliskie, bo były już kiedyś używane, ale naprawdę są w bardzo dobrym stanie. Mają tu takie fajne paseczki, w ogóle są w prążki, a ja kocham prążki, różne rzeczy. Nie tylko ubrania do jazdy, ale też takie na co dzień. I to jest jakaś firma, której nie znam. Elt. I taki jest konik morski. Tutaj nie będzie widać, ale uwierzcie mi na słowo. O, tutaj nawet widzicie takiego konika morskiego. Tutaj jest. A propos rękawiczek, to te są zimowe, bo są bardzo grube, te właśnie z Elt. Ale mam jeszcze inny komplet rękawiczek i to są takie, te moje na lato. Obydwa są czarne, tylko że te są takie mocno czarne, te zimowe, a te są takie bladsze jakby. To też jest czarny, ale to nie jest taki mocny czarny jak tam. I po prostu te mają tu z kolei takie kropeczki, żeby wodza nie przejeżdżała. I te mam na lato, a te drugie mam na zimę od sąsiadki. Jeszcze miałam jedne, ale już były bardzo zniszczone i one miały być na lato, na takie ciepłe lato, no ale po prostu były w złym stanie, bo używałam je i po prostu tak się, wiecie, od nich oderwał materiał i po prostu nie wyglądały za ciekawie, więc przestałam je używać. Dalej mam moją skrzynkę jeździecką. Już kiedyś Wam nagrywałam ten odcinek, mało osób go obejrzało, ale to Wam się pewnie gdzieś wysiedli, co skrywam w mojej skrzynce jeździeckiej. I teraz tak, już Wam nie będę pokazywała, co skrywam, po prostu mam tu w niej szczotki, bo na to był przeznaczony inny odcinek. I teraz Wam pokażę po kolei. Oprócz szczotek i skrzynki mam spray. Wspaniały, po prostu on jest wspaniały. Tak ładnie pachnie. Ja nie lubię takich sprayów do grzywy, co wiecie, trzeba moczyć i tak szorować temu koniu swojemu ten ogon, tylko ja wolę psikać, bo to jest szybsze i mam wrażenie, że dłużej się utrzymuje na ogonie ten zapach tego sprayu i dłużej idzie tą sierść łatwiej rozczesać. To jest wspaniały produkt od Black Horse i to jest Saint Gloss Glamour. I to jest dwufazowa odżywka Saint Gloss Glamour. Ułatwia rozczesywanie, odświeża i nabłyszcza. Idealnie nadaje się dla koni o grubej, gęstej i grzywie, pozbawionej blasku i nawilżenia. Coś dla Marsa to drugie, ale on nie ma aż tak grubej, gęstej grzywy. Ale staram się, żeby miał, więc dbam o nią. To znaczy o niego też, ale mówię o tej grzywie teraz. I sposób użycia. Przed użyciem wstrząsnąć. Włosie końskie spryskać niewielką ilością odżywki z odległości 30 cm. Pozostawić na krótką chwilę, aby preparat wchłonął się we włosy. Następnie rozczesać szczotką zgodnie z kierunkiem wzrostu włosia. Czyli, że jak mamy wzrost włosia, to wiecie, swoich włosów nie czeszemy tak od góry na dół, tylko je czeszemy od góry na dół, a nie od dołu do góry. Sorry, pomyliło mi się. Więc tak po prostu, jak swoje włosy czeszemy, tak czeszemy grzywę końską. Ale to już wszyscy pewnie wiedzą. Tutaj mam jeszcze takie gumeczki do grzywy. Dalej mam z Likita taką czekoladkę. Ale powiem Wam, że dawno jej już nie używałam. I już ją idę wywalić, bo pewnie jeszcze jest niedobra. Więc idę szybko wywalić i zaraz Wam coś dobram. A nie, jeszcze tam przeczytałam, że jest dobra. Chociaż sobie nie wiem. Nie, jeszcze jest dobra. Bo czekajcie, data ważności. Nie wygląda jego źle. Ale dobra, nieważne. Efol White Star. Czyli biała gwiazda. I to jest szampon. Po prostu to chyba nie jest, w sumie nie wiem, bo nie wiem, czy to jest do grzywy i do ogona, czy po prostu do całego konia. Kupiłam tylko takie małe 50 ml. Na mojej ręce to jest takie. Oj.
i po prostu, no, to jest z Efora, też bardzo fajny produkt. Maść chłodząca na lato z Efora. I to się smaruje tym koniu pęciny, staw pęcinowy i w ogóle nogi, żeby się schłodził. Nie trzeba z nim iść pod kran, to znaczy pod wąż z wodą. No. To jest do naczółka Marsa i musicie mi pomóc, który kolor wybrać. Czy wybrać taki różowy, ale raczej nie, bo to jest chłopiec w wałach, więc może taki zielony, chociaż nie lubię zieleni, więc ten pudrowy róż odpada. Bo to jest pudrowy róż, tylko teraz tak nie za bardzo widać. Więc albo fioletowy, albo niebieski. Więc piszcie w komentarzu, który kolor. Dalej mam szczotkę do grzywy. Wszystko jest, szczotki są z York Georgia. Dalej mam szczotkę miękką, która jest naprawdę mega miękka. Dalej jest ściągaczka z HKM-u. I... ten zestaw był bez ściągaczki, ja sobie kupiłam do kompletu, żeby wszystko pasowało, bo teraz mam takie granatowe szczotki. Dalej mamy kopystka. Jeszcze mamy zgrzewło i w sumie to jest tyle. Ta kawaliada to będzie po prostu pierwsza moja kawaliada w życiu, więc mega się cieszę. Na jazdę też zawsze zabieram jabłuszka, bata, bo jest z kokówką, za 65 zł go kupiłam. W Horse & Pony naprawdę bardzo fajny, bardzo mi fajnie na nim chodzą inne konie, nie tylko Marsik, więc polecam. I to jest palcat skokowy. Jeszcze a propos rękawiczek, mam taki biały z kowalierą na zawody. Bardzo fajne, chociaż nigdy ich nie miałam jeszcze na koniu, bo sami widzicie tutaj metkę. Kupiłam je na ich stronie internetowej, bo okazały się za duże. Tak to bym je już nosiła, ale po prostu okazały się na mnie za duże, bo zamiast XS wzięłam S i tam jeszcze było do wyboru XXS, ale to już by było na mnie za małe. Dalej mamy czapsy ze startu, też bardzo fajny produkt, i też ten kantar z York, który taki sam ma Prima od Aleksy, ale ja go kupiłam dużo wcześniej niż Aleksa na Marsika, bo musiał mieć w końcu jakiś kantar z futerkiem. Taki piękny, mu fioletowy kupiłam. Jestem w nim zakochana, to jest mój ulubiony kantar. Taką kamizelkę zamawiałam, ona jest z USG, jak wszyscy widzą pewnie. Bardzo fajna, w ogóle spadłam z niej w konia i ona jest z konia i ona jest taka kochana. Nic mi się nie stało, w ogóle nic mnie nie bolało. Było super, a spadłam z galopa. I gdyby się ktoś pytał, jaki Marsik ma rozmiar, to on ma full, czaprak i kantar, a ja mam koszulek S albo XS. I tak samo ze spodniami. I spadłam w ogóle w tej kamizelce z Armaniego, czyli z takiego najwyższego konia stajennego. I nic mi się nie stało, więc polecam produkt. W ogóle koszulka z Horse & Pony jest i jeśli chcecie pojechać na kawaliadę, to... zakładajcie koszulki z logo Horse & Pony, to wtedy będziecie mieli podobno jakiś taniej, jakiś rabat podobno. Nie wiem, więc na kawaliadę w Poznaniu zakładajcie i idźcie na stoisko. Dalej mam koszulkę z Cavaliero, taka butelkowa zieleń, to jest taki ciemny zielony. Super, jest bardzo milusia z milusiego materiału i to ma takie złote obrączki. Silhouette. Super. Bridgesy od mojej babci. Kolejne bridgesy od mojej babci. Za które bardzo dziękuję. Moje malinowe bridgesy z Decathlonu, które są naprawdę mega. Super, polecam. Koszula z Cavaliero. Bryczesy z Decathlonu, też fajne, pasują mi do koszuli i z Cavaliero. Mówiąc od Natalii, tej od gwiazdki. Efor bananowe dla Marsika. I czaprak Aleksy od Horse & Pony na stronce i od Matesa, więc żegnam się z wami ciepło i pa pa. W nim miałam ostatnio trening.